Jorge, uśmiechnij się. Nie będę się uśmiechał. Witamy w Kuchni Banalnej. Zrobimy dziś dla Was skrzydełka kurczaka, znane wszystkim, występujące w popkulturze, ale my je zrobimy taniej, lepiej i smaczniej. Dokładnie tak, fast food z kurczaka dzisiaj przetarły. Skrzydełka CFK, całkiem fajny kurczak. Mamy maszlankę, paprykę ostrą, słodką, czosnek w proszku, płatki jaglane, uwaga, uwaga, mąkę, jajko, skrzydełka. I sól, pieprz. Oczywiście, Jorjas, co tutaj mieszamy? Damy tam tą naszą mąkę. Dajmy całość mąki, nie ma co skąpić. Musimy zanurzać te nóżki najpierw w tej panierce. To mają być pikantne skrzydełka, a nie jakieś tam skrzydełka frajera. Właśnie tak. Tutaj dobra, full. Daj trochę tutaj buki tartej. Dobra, taki buki tartej, to jest czosnek. Dajemy tutaj właśnie dwa jajka. Na twardo. Dobra, dajemy maślanki. Nie za dużo, tutaj troszkę. Ja po raz kolejny jesteśmy zaskakująco blisko już końca tego dania, prawda? Tak. Strasznie mi się to podoba. Dobra, czekaj, sól. To będzie nasz talerz pełen niespodzianek. Do taplania. Dobra, sypię ten jaglanych płatka. Do końca. Co się powiemy o tym daniu w ogóle, oprócz tego skąd się wzięło? To powiem o tym zdaniu. To, że to jest tajna panierka, która nie może nigdzie wyciec i pilnuje ją ilość tam ochroniarzy w sejfie, a myśmy po prostu popatrzyli na skrzydełko i stwierdziliśmy, zrobimy to w ten sposób. Obtaczamy go, jak nie skumaliście wcześniej, zrobiliśmy go w płatkach jaglanych. Więc jesteśmy normalnie jak te laski, co jedzą jarmuż. To w takim razie mamy bardzo rozgrzany olej głęboki. Teraz delikatnie oczywiście, żeby sobie przy tym nie zrobić krzywdy i potem, żeby nam nie pachniała pięknie ręka spalonym mięsem i deep fried łapą. I oczywiście musimy tam poczekać jeszcze ładne 5 minut, żeby nam ten kurczak cały doszedł. Ważne jest, żeby używać małych kawałków kurczaka. Możemy go tylko jeszcze teraz sobie tutaj przewrócić na drugą stronę. Dobra, uwaga. Jak? Fajna ta panierka. Trzeba uważać, żeby jej nie przegrzać za mocno, bo się wtedy spali. Trzeba złapać taki odpowiedni moment. Złoty punkt panierki. Smakuje zupełnie inaczej niż ze znanej sieci, ale jest to przez nas robiona i dlatego wyjątkowa. Dobrze, czyli w takim razie mamy kolejny odcinek za nami z serii tak zwanych Denmark from Chicken, czyli dania z kurczaka. To jest konkurujący z hamburgerem być może kawałek zwierzaka, który zrobił karierę na całym świecie. No nie ma żadnej innej takiej części, żadnego rodzaju mięsa, która naprawdę jest tak uniwersalna, jak pieczony kurczak smażony właściwie. I to jest właśnie tak, jak się to robi. Dokładnie, bardzo prosto, jasno i na temat. Jak chcecie coś innego jeszcze, żebyśmy gotowali, wpiszcie na dole w komentarzu. Zasubskrybujcie nasz kanał i oglądajcie następne odcinki Kuchni Banalnej. Cześć. Do widzenia.